Postanowienia konferencji w Jałcie faktycznie oddały w ręce sowieckie kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia i Czechosłowacja znalazły się pod ścisłą kontrolą Sowietów. Na terenach tych krajów stacjonowała Armia Czerwona oraz funkcjonowały struktury NKWD. We wszystkich wyżej wymienionych państwach lokalni komuniści przy wsparciu Sowietów przejmowali władzę. Z reguły przebiegało to według tego samego scenariusza. Najpierw wraz z siłami opozycyjnymi tworzono wspólny rząd, w którym komuniści przejmowali ministerstwa siłowe, które gwarantowały kontrolę nad armią oraz siłami bezpieczeństwa i propagandą. Do opozycyjnych partii przenikali komunistyczni agenci, którzy doprowadzali do wewnętrznego rozbicia tych partii, a organy państwa równocześnie nasilały represje względem organizacji niekomunistycznych, stopniowo odsuwając je od wpływu na sytuację społeczną i polityczną. Odmiennie początkowo sytuacja wyglądała w Czechosłowacji. Spowodowane to było faktem, że rząd emigracyjny, na czele którego stał prezydent Edward Beneš, był uznawany przez Związek Sowiecki, a równocześnie stosunki obu państw przed wojną były bardzo bliskie. Po zakończeniu wojny z Niemcami Beneš wraca do kraju i obejmuje urząd prezydenta. Wraz z nim wracają sformowane na zachodzie czechosłowackie oddziały wojskowe wraz z kompletem sprzętu, które miały na stanie. Sowieci zezwalają na wolne wybory i sukces w nich odnoszą komuniści. Potem wszystko dzieje się już wedle standardowego scenariusza. Wzmocnienie wpływów w armii i w służbach bezpieczeństwa umożliwia komunistom przeprowadzenie w 1948 roku zamachu stanu, w wyniku którego przejmują oni całość władzy. W efekcie konsekwentnych sowieckich działań wszystkie państwa znajdujące się za zachodnią granicą Związku Sowieckiego stały się komunistyczne, a radziecka strefa wpływów sięgała Łaby i Morza Adriatyckiego. Sowieci wspierali partie komunistyczne w zachodniej Europie, szczególnie we Włoszech i Francji, równocześnie rozbudowując i unowocześniając armię. Działania te były odbierane jako przygotowanie się do zbrojnej konfrontacji z Zachodem. Politykiem, który postrzegał od początku Związek Sowiecki jako państwo agresywne i niebezpieczne, był Winston Churchill. Jednak na konferencjach Wielkiej Trójki nie otrzymał wystarczającego wsparcia od Roosevelta, który odnosił się niezwykle życzliwie do Stalina. Stąd postanowienia kolejnych konferencji były wybitnie niekorzystne dla krajów środkowoeuropejskich. Sytuacja uległa zmianie po objęciu prezydentury przez Harry'ego Trumana. Jednak za symboliczny początek konfliktu pomiędzy dotychczasowymi sojusznikami uznaje się rok 1946. Właśnie wtedy, 5 marca tego roku, w Fulton, Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii, wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że Europa została podzielona na dwie części. Linia podziału według niego przebiegała od Szczecina po Triest nad Morzem Adriatyckim. Kraje znajdujące się po wschodniej części żelaznej kurtyny znalazły się w sowieckiej w strefie wpływów. Nie ma w nich demokracji, a władze przejmują partie komunistyczne zmierzające w stronę totalitaryzmu. Świadkiem przemówienia Churchilla był Truman, który popierał jego poglądy. Rok później, 12 marca 1947 roku, przedstawił on na swoim wystąpieniu w amerykańskim kongresie doktrynę Trumana, czyli dokument, który zmienił dotychczasowe postrzeganie Związku Sowieckiego. Określił go jako państwo zagrażające światowemu pokojowi. Równocześnie zaapelował o udzielenie wsparcia Grecji oraz Turcji, które zmagają się z wpływami komunistycznymi. Od tego momentu państwa zachodnie udzielały pomocy finansowej, wojskowej oraz politycznej krajom zagrożonym przez komunistów. W ten sposób rozpoczął się konflikt pomiędzy Związkiem Sowieckim i jego państwami satelickimi, a światem zachodnim. Określany on jest jako zimna wojna. Charakterystyczną jego cechą jest to, że nie zamienił się on w bezpośrednią konfrontację pomiędzy stronami, mimo tego, że obaj rywale nieustannie rozbudowywali swoje siły zbrojne oraz modernizowali arsenał swojego uzbrojenia. Równocześnie trwała stała rywalizacja pomiędzy obydwoma blokami w zakresie rozszerzania swoich stref wpływów na inne państwa globu, co prowadziło często do wybuchu lokalnych konfliktów, których uczestnicy byli wspierani militarnie i materialnie przez państwa komunistyczne lub zachodnioeuropejskie. Jedną z podstawowych osi sporu była sprawa Niemiec. Zaogniający się konflikt pomiędzy Związkiem Sowieckim a państwami zachodnimi spowodował, że Stany Zjednoczone wraz z Wielką Brytanią zaczęły postrzegać Niemcy wraz z ich potencjałem przemysłowym jako ważną kartę w potencjalnym konflikcie. Od 1947 roku w obu strefach okupacyjnych, amerykańskiej i brytyjskiej, rozpoczęto prowadzić jednolitą politykę gospodarczą, przygotowując równocześnie grunt pod powstanie samodzielnego państwa opartego o brytyjską i amerykańską strefę okupacyjną. Obszar ten zaczęto określać mianem Bizoni. Działania te doprowadziły do rezygnacji Związku Sowieckiego w pracach Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec, co stało się w marcu 1948 roku. W
Wkrótce w zachodnich strefach okupacyjnych, bez konsultacji i zgody Sowietów, wprowadzono nową walutę, markę niemiecką. W efekcie tego, w nocy z 23 na 24 czerwca 1948 roku, pod pretekstem prac remontowych, Sowieci zablokowali dostawy zaopatrzenia do zachodnich sektorów Berlina, stanowiących amerykańską, brytyjską i francuską strefę okupacyjną. Zablokowano trasy lądowe i rzeczne oraz odcięto również dopływ prądu. Rozpoczął się w ten sposób pierwszy kryzys berliński. Próba szantażu miała doprowadzić do zmiany polityki amerykańskiej względem Związku Sowieckiego. Truman jednak zachował nieustępliwy i twardy kurs względem Sowietów. W celu zaopatrzenia Berlina w żywność i opał uruchomiono most powietrzny, przy pomocy którego niezbędne towary dostarczano drogą lotniczą. Organizacja tego przedsięwzięcia była ogromnym i bezprecedensowym wyzwaniem logistycznym. Blokada trwała 11 miesięcy. Samoloty na berlińskim lotnisku lądowały co 2 minuty i w sumie wykonały 190 tysięcy lotów na rzecz miasta. Ostatecznie Stalin musiał przyznać się do klęski i 12 maja 1949 roku zniesiono blokadę Berlina. Kryzys berliński uświadomił państwom zachodnioeuropejskim zagrożenie ze strony Związku Sowieckiego. Dlatego 4 kwietnia 1949 roku państwa Europy Zachodniej wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą utworzyły Organizację Paktu Północnoatlantyckiego, czyli inaczej NATO, która miała charakter sojuszu polityczno-militarnego zakładającego solidarną obronę w wypadku agresji z zewnątrz. Kraje komunistyczne odebrały utworzenie NATO jako sygnał do przygotowań państw zachodniej Europy do agresji na swoje terytoria. Tymczasem postępował proces konsolidacji zachodnich stref okupacyjnych. W kwietniu 1949 roku do Bizonii dołączono francuską strefę okupacyjną, tworząc w ten sposób Trizonię. Wkrótce przeprowadzono na jej terenie wolne, demokratyczne wybory do Bundestagu, czyli niemieckiego parlamentu, które wygrała chrześcijańsko-demokratyczna CDU, a fotel kanclerza otrzymał Konrad Adenauer. We wrześniu 1949 roku na obszarze Trizonii proklamowano powstanie Republiki Federalnej Niemiec, w skrócie RFN, ze stolicą w Bonn. Równocześnie powiązano z nowo powstałym państwem obszary Berlina znajdujące się pod kontrolą państw zachodnich, które organizacyjnie ujęto w twór pod nazwą Berlin Zachodni. W odpowiedzi w październiku 1949 roku Sowieci na terenie swojej strefy okupacyjnej utworzyli Niemiecką Republikę Demokratyczną, w skrócie NRD, ze stolicą w Berlinie, którą uformowano na wzór pozostałych państw bloku komunistycznego znajdujących się pod sowiecką kuratelą. W maju 1953 roku władze wschodnioniemieckie ogłosiły podniesienie norm produkcyjnych o 10%, co doprowadziło w czerwcu 1953 roku do wybuchu zamieszek we wschodnim Berlinie, które następnego dnia rozlały się na cały kraj. Wystąpienia te brutalnie stłumiono z wykorzystaniem wojsk radzieckich. Zginęło 200 osób. Sowieci po tych wydarzeniach złagodzili jednak politykę względem NRD, rezygnując z wybierania reparacji, ograniczyli również kontynent stacjonujących tam wojsk i udzielili znacznych kredytów na rozwój gospodarczy państwa. RFN, wykorzystując plan Marshalla oraz skuteczną politykę własnego rządu, rozwija się bardzo dynamicznie, szybko stając się jednym z najsilniejszych gospodarczo państw Europy Zachodniej. Równocześnie od 1955 roku rozpoczęto proces remilitaryzacji Niemiec. Odtworzono przemysł zbrojeniowy i utworzono armię zachodnio-niemiecką, Bundeswehr. Różnica w poziomie życia w obu częściach Niemiec i istniejące na zachodzie swobody obywatelskie zachęcały Niemców z NRD do emigracji do RFN. W latach 1947-1961 tą drogę wybrało około 2 700 000 głównie młodych i wykształconych mieszkańców wschodnich Niemiec. Proceder ten najmocniej występował w Berlinie, gdzie nie było dużych problemów w przejściu pomiędzy obydwiema częściami miasta. Stąd, aby zapobiec dalszym ucieczkom, w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku obie części miasta Sowieci oddzielili najpierw zasiekami z drutu kolczastego, a w końcu betonowym murem. Jego pojawienie się zaostrzyło sytuację międzynarodową i stało się przyczyną drugiego kryzysu berlińskiego. Mur berliński stał się jednym z symboli zimnej wojny.